Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny raz spotkanie z panem doktorem Zbigniewem Martyką i dzisiaj porozmawiamy o omedze, bo temat uważam bardzo ważny. Omega to suplement czy tłuszcz bardzo dla nas ważny. Ja jak pamiętam jak dziś moją płaczącą starszą siostrę, która codziennie musiała zażyć łyżkę tranu, nienawidziła tego tranu. Ale proszę powiedzieć, czy ten tran, który w dawnych czasach powiedzmy, nawet chyba w szkole był podawany, czy to jest to samo co dzisiejsza omega-3? To znaczy tran zawiera omega-3, a oprócz tego witaminy A, witaminę D, natomiast omega-3 to są nienasycone kwasy tłuszczowe, które odgrywają ogromną rolę w procesie funkcjonowania naszego organizmu i są konieczne dla naszego zdrowia. Teraz jest bardzo dużo informacji, że suplement w aptece dostępny ma kwasy omega 3, 6, 9, ale z tym to chyba jest tak, że i 6 i 9 mamy w organizmie dosyć sporo, tak? Niekoniecznie musimy je suplementować. Najważniejsze są te 3, czy nie? To znaczy odpowiednia proporcja jest ważna. Proporcja omega 3 do omega 6 powinna być tak jak 1 do 4, to jest tak optymalnie, niektórzy mówią 1 do 3, 1 do 2, ale jak miałem okazję słuchać takiego wykładu niedawno w krajach europejskich, w większości krajów ta proporcja jest tak jak 1 do 20, do 30, do 40, a nawet 1 do 50 i ta dysproporcja pomiędzy zawartością omega 3 a omega 6 nie jest korzystna dla naszego organizmu. Przy czym jeżeli podajemy, nawet gdybyśmy mieli nadmiar omega-3, to ona może przechodzić w omega-6, w omega-9, ale droga odwrotna nie jest możliwa, dlatego powinniśmy bardziej zadbać o uzupełnianie, o suplementację omegi-3. Ja tutaj spoglądam na wyraz, bo kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 są do naszego życia niezbędne, ale nasz organizm nie potrafi sam syntetyzować. I tutaj pojawia się pytanie, do czego tak naprawdę one są nam niezbędne, do jakich jak gdyby funkcji, czy na co one wpływają te kwasy? Ilość funkcji, która jest uzależniona od omega-3 jest naprawdę bardzo duża. To jest funkcjonowanie układu krążenia. Stwierdzono na przykład zmniejszoną umieralność z powodu chorób serca w przypadku odpowiedniej ilości kwasów omega-3. Wpływa to na uszkodzenie, a właściwie hamowanie przed uszkodzeniem śródbłonka naczyniowego, zmniejsza agregację płytek krwi, które mogą się przylepiać do uszkodzonych fragmentów śródbłonka naczyniowego, więc tym samym predysponować do zmian zakrzepowych. Omega-3 wpływa na działanie układu nerwowego, na wzrok. Omega-3 to działanie układu odpornościowego, hamowanie takich procesów zapalnych. Jeżeli do organizmu na przykład dostanie się jakiś czynnik chorobotwórczy, wytwarza się stan zapalny, pojawiają się cytokiny prozapalne, które na przykład są stymulowane przez omega-6. Jak zniszczy się ten czynnik agresywny atakujący nasz organizm, to wówczas ten proces zapalny powinien się wygasić, wytłumić. Za to jest odpowiedzialna omega-3 i jeżeli mamy za mało tej omegi-3, to te procesy zapalne w jakiś sposób w dalszym ciągu tlą się w tym naszym organizmie. One są przyczyną tego, że stymulacja wzrostu przeciwciał może się zakończyć tym, że te przeciwciała zaczynają atakować nasz własny organizm. I tutaj predysponuje nas do wielu chorób, w których te przeciwciała autoalergiczne reakcje mają znaczenie patologiczne, to znaczy choroba Hashimoto, astma, cukrzyca typu 2, zmiany zapalne stawów, wyróżniające zapalenie jelita grubego, więc tutaj wszystko to, co jest związane z tym tlącym się procesem zapalnym, ma swoje podłoże właśnie między innymi w niedoborze kwasów omega-3. Wspomniał pan o mózgu, o wzroku, a znalazłam też informację, że w odpowiedniej fazie czy w odpowiednim czasie rozwoju płodu mama powinna przyjmować też omega-3, żeby pozwolić dziecku, żeby mózg rozwinął się w odpowiedni sposób i też wzrok. Tak, to jest bardzo ważne. Ta omega-3 jest nie tylko dla dziecka potrzebna, ale także dla mamy. Niedobór kwasów omega-3, przypomnę, że jeżeli nie uzupełniamy tego, to prawie wszyscy mamy niedobór. Predysponuje do na przykład przedwczesnych porodów, do gorszego funkcjonowania łożyska, w którym rozwija się dziecko, ale też odpowiednia dawka, jeżeli mama bierze omega-3, to wpływa na rozwój mózgu dziecka. A w jakim czasie kojarzy pan? W którym czasie? Mówi się tak, że jeżeli kobieta planuje ciążę, to rok przed planowaniem ciążą powinna przestać palić papierosy, ale powinna zacząć też uzupełniać wszystkie mikroelementy, nie tylko omega 3. Na pewno większość z ludzi miała możliwość zaobserwowania, że gdy kobieta jest w ciąży, to na przykład mogą wypadać zęby, są słabe paznokcie, włosy, dlatego że organizm dziecka wyciąga z jej organizmu wszystkie niezbędne składniki, po prostu priorytetowo. Nie tylko omega 3, ale witaminy, minerały. I teraz, jeżeli kobieta nie ma odpowiedniej ilości w organizmie, ja przypomnę, jeżeli nie uzupełniamy to w dzisiejszych czasach samą dietą, nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, więc ten deficyt jest nie tylko u matki, potęguje się, ale też jest deficyt u dziecka. Więc odpowiednio kilka miesięcy wcześniej, nawet do roku, powinniśmy zacząć dbać o swoje zdrowie, jeśli mówimy o zdrowiu przyszłych mam, po to, żeby jej organizm był na tyle zasobny w te wszystkie minerały, witaminy, składniki roślinne, z których dziecko będzie mogło korzystać. A więc tu nie od pierwszego miesiąca, ja myślę, że wcześniej. Oczywiście jak kobieta się dowie, że jest w ciąży, to tym bardziej powinna zadbać o właściwe uzupełnianie wszelkich składników omega-3, odpowiednią florę bakteryjną jelit, minerały, witaminy. To wszystko jest szalenie ważne. Wspomniał Pan też o alergiach, które teraz są zakałą w wielu, w sumie dzieci najbardziej, tak? I tutaj rozumiem, że omega też przydałoby się dzieciom podawać omega, żeby te alergie trochę, nie wiem, zniwelować, czy żeby pomóc jak gdyby organizmowi? Zdecydowanie tak i mam takie doświadczenia, zarówno jeśli idzie o dzieci, jak i o starszych. Nieraz dawka tej omegi 3 powinna być dużo większa, nie tylko przy chorobach układu krążenia, przy profilaktyce, zaburzeniach rytmu serca, ale właśnie jeśli idzie o te alergie. Miałem okazję obserwować pacjentów z cukrzycą typu 2, z astmą, z przewlekłym zapaleniem stawów, kiedy duże dawki omega-3 przez wiele miesięcy stosowane, no efekty już nieraz były widoczne po paru tygodniach, wpływały na zmniejszenie tych procesów zapalnych, cofanie się objawów chorobowych, poprawę funkcji organizmu i to jest szalenie ważne. Tylko to jest, przypomnę, sposób odżywiania, to nie jest tak, że najemy się na zapas. No nie da się najeść na zapas, napić na zapas, wyspać na zapas. To jest coś, co powinniśmy systematycznie stosować. To jest sposób odżywiania organizmu. Jeżeli sobie to wyobrazimy, że żywność, jaką możemy dysponować, nie jest w pełni wartościowa i uzupełniamy te niedobory, no to uzupełniamy cały czas. No właśnie, bo tutaj, przepraszam, się wtrącę, bo mówi Pan o żywności. No bo ja tutaj od razu słyszę pytanie niektórych ludzi, no dobrze, przecież ja jem ryby, daj spokój. Ale w tych rybach to nie dość, że omegi już praktycznie nie ma, tych kwasów, tych tłuszczy, to mało tego, jest tyle zanieczyszczeń. Tak, i to jest rzeczywiście problem, bo nawet i można obejrzeć różne materiały, filmy nawet, gdzie jest pokazane, jak się hoduje ryby w przemysłowych hodowlach. To już nie jest chyba hodowla, tylko produkcja. To jest produkcja, tak, tak. Ja to też tak mówię, że to jest właściwie produkcja, tak jak u nas jest produkcja kurczaków. Nafaszerowane chemią, zanieczyszczeniami, już nie mówiąc o tym, że po zabiciu faszerowane i nastrzykiwane, prawda, żeby miała większą objętość. To jest fatalne, to jest coś strasznego, czym my jesteśmy karmieni. Podobnie się dzieje z rybami i z omegą 3. Były na przykład badania, sam miałem taką pracę, a jest coraz więcej, że przestrzega się przed większą ilością omegi 3, gdyż ta omega 3 powszechnie dostępna w kapsułkach może powodować zwiększone zachorowanie na raka nawet od 70 do 73%, ale nie jest to wina samej omegi 3 w sobie, bo Eskimosi mają dużo naturalnego tranu, który zawiera omegę 3 i tam nie tylko, że nie ma wzmożonego zachorowania na nowotwory, ale jest dłuższy okres przeżycia, prawda? Oni są zdrowsi, a więc ta omega 3 działa ochronnie, więc skąd ta zwiększona zachorowalność na nowotwory przy zażywaniu omegi 3 w kapsułkach? Otóż no, głównym producentem jest Ameryka Południowa. Tam można sobie też właśnie obejrzeć, jak to wygląda wszystko w tych przemysłowych hodowlach, produkcjach ryb, hormony, antybiotyki, chemia. Ryby jak najszybciej są karmione, jak u nas kurczaki, tłuczone wręcz i ten tłuszcz, z którego się pozyskuje tran omega 3, zawiera różne toksyny. Dlatego jest to wręcz szkodliwe. Miałem okazję nieraz obserwować pacjentów, którzy stosowali zdrową omegę 3, tą pozbawioną tych toksyn i wpływało to pięknie na hamowanie procesów zapalnych, na poprawę na przykład funkcji wątroby, zmniejszenie objawów chorób autoalergicznych i niedawno na przykład pacjentka, która ze względów oszczędnościowych kupowała inną, tańszą omegę 3, która zamiast hamować te procesy zapalne poprzez te swoje toksyny jeszcze uszkadzała jej wątrobę. No i te wyniki były gorsze. No więc tutaj pragnę przestrzegać, to jest tak jakby ktoś powiedział, że powinienem dużo pić wody, na przykład 2 litry dziennie, ale ponieważ załóżmy, że woda jest droga, że nie stać mnie na wodę, to będę pił zanieczyszczoną wodę. No to już lepiej, żeby nie pił zanieczyszczoną, żeby pił mniej dobrej wody niż więcej zanieczyszczonej. Tak samo to, jeżeli mamy przyjmować cokolwiek tylko dlatego, że to się nazywa omega 3 czy jakiś suplement, który jest nieprzebadany, zawiera toksyny, no to lepiej go nie brać niż brać. Natomiast na pewno trzeba brać, powinniśmy brać te zdrowe, przebadane z certyfikatami, bo to jest nasze zdrowie. No właśnie, bo na rynku też mnóstwo tych kwasów omega, producenci prześcigają się w pomysłach, z czego ta omega jest zrobiona. I słyszy się bardzo dużo, że ta z wątroby rekina, a ta z wątroby takiej ryby, a ta z takiej, ale wątroba to mi kojarzy się, kurczę, z filtrem. W wątrobie przecież przez wątrobę przechodzą wszelkie toksyny, więc pozyskiwanie tych tłuszczy z wątroby ryby to tak nie do końca jest chyba... Mam podobne odczucia. Mnie na przykład przekonuje sposób pozyskiwania na przykład małe ryby łowione w północnych morzach, z których się wyrzuca wnętrzności, z mięśni grzbietowych wyciska się omega-3. Nie z wątroby. Oczywiście jest to bardziej kłopotliwe, ale ja sam na przykład z takiej omegi-3 korzystam i myślę, że czuję się bardzo dobrze i osoby, którym to polecam, właśnie takie dobre, sprawdzone źródło, też mają pozytywne efekty zdrowotne, nie mając tych działań takich ubocznych. Pomijam walory smakowe, prawda? Można zobaczyć też, że często w połowach, nawet jeżeli nie są to hodowle w zamkniętych akwenach wodnych, to bez chłodni jełczeje ten tran, dodaje się środków chemicznych, żeby powstrzymać proces psucia się. Potem te wszystkie środki chemiczne spożywamy. Jak mówiłem o tej produkcji masowej w Ameryce Południowej, to gdzieś czytałem, nie pamiętam już w tej chwili źródła, że nawet kilka firm norweskich ma tam swoje udziały i to nas może wprowadzać w błąd, że mamy omega-3 pochodzenia norweskiego, że to niby takie czyste, ale myślę, że większość osób na przykład już wie, czym jest tak zwany łosoś norweski, że to są choroby, że to są ryby, które zawierają dużo toksyn i powodują liczne choroby, więc z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że koniecznie powinniśmy spożywać czyste produkty, ale te czyste są nieraz droższe, i tu jest problem. Czy łakomić się na te najtańsze z toksynami, czy szukać tych mniejszych. No tak, ale tak jak Pan powiedział o tej wodzie, tak? Lepiej zażyjmy tą kapsułkę jedną, ale czystą, dobrej jakości. Niż kilka toksycznych. Tak, tak. A niech Pan powie jeszcze taką rzecz. Jaka powinna być proporcja ilości kwasów tych EPA, i DHA? To jest tak, eikozapentanowy, dokozaheksanowy. Zwykle tych eikozapentanowy to mniej więcej 2 części, dokozaheksanowy 1 część. Jest jeszcze trzeci rodzaj alfalinolenowy, tych jest najmniej zwykle w olejach pochodzenia roślinnego. One tam w pewnym procencie mogą przechodzić w te EPA, DHA, ale w mniejszym stopniu, więc jednak to spożywanie omega-3 pochodzenia morskiego jest niezbędne. Dobrze, a kapsułka? Czy to ma znaczenie w przypadku omegi, ta żelowa taka kapsułka? Czy ona jest obojętna dla zdrowia w tym sensie, że nie jest absolutnie szkodliwa, natomiast jest to łatwość przyjmowania, bo jest pewne zabezpieczenie, odpowiednia porcja, nie każdy lubi smak. Oczywiście czyli nie ma różnicy. Można ją rozgryzać, na przykład jeżeli dzieciom podajemy, to można wycisnąć. Ona jest na tyle dobra i nie jest niedobra, prawda, nie jest niesmaczna, że tutaj nawet dzieci nie mają oporu z przyjmowaniem tego, w przeciwieństwie do tych dawnych tranów, prawda, o których Pani wspomniała. Oczywiście teraz są tam różne trany, ale mnie wygodnie osobiście w kapsułkach, zresztą te produkty, które ja używam, są kapsułkowane, więc nie zamierzam z nich rezygnować, bo efekty są naprawdę bardzo dobre. No i właśnie ja tutaj znowu wspominam o firmie, którą my używamy, sprawdzonej, przebadanej, z certyfikatami. Nature Sunshine ma omegę w kapsułkach, których jeden z moich synów nie jest w stanie połknąć. Ja tak samo nacinam po prostu codziennie i kapsułki wyciskam tą omegę ze środka i on nie ma problemu, żeby wypić. Ale teraz jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o dzieci i o dorosłych, powiedzmy o zdrowe osoby, tak? Nie mówimy z jakimiś chorobami, ale jaka powinna być ilość? To znaczy tak, mówi się, że profilaktycznie, jak ktoś nie choruje, to około 1 grama kwasów omega-3 tych mieszanych, powiedzmy EPA i DHA, Natomiast kiedy mamy jakieś choroby zapalenia stawów, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, no to tutaj nawet 2 czy 3 gramy na dobę. Tylko mówię, to musi być ta nietoksyczna, prawda, bo żebyśmy nie mieli działań ubocznych. Przy chorobach autoalergicznych właśnie też podwiększona, przy zapaleniach stawów. Tutaj miałem możliwość rozmawiania z osobami, które miały poważne procesy zapalne stawów i brały tą omegę 3 w dawce 3 gramy dziennie przez około pół roku i dopiero po pół, oczywiście z innymi tam produktami, prawda, chondroityna, glukozamina, MSM, ale między innymi tą omegę 3 w takiej dawce i dopiero gdzieś po pół roku zaczęła się poprawa. Czyli tu pokazane jest wyraźnie na tym przykładzie, że to trzeba wytrwałości. To nie jest tak, że połkniemy jedną kapsułkę, mówimy dalej mnie bolą stawy. Nic się nie zmieniło. Po tygodniu nic się nie zmieniło. To jest proces regeneracyjny, oczyszczania organizmu, uzupełniania niedobrów, tak jak odżywianie. No, gdybyśmy mieli kogoś bardzo wyniszczonego i przez tydzień go odżywiali, dobrze mówimy sobie, szkoda go odżywiać, bo nic się nie zmieniło przez tydzień. No nie zmieni się. To jest kwestia tygodni i miesięcy, prawda? Potem jeżeli już odżywimy go, to powiemy to co, teraz znowu może głodować? No nie, w dalszym ciągu musimy podawać pożywienie, czyli jeżeli komuś wspomożemy funkcję organizmu przez uzupełnianie niedoborów, na bieżące usuwanie toksyn i organizm zaczyna lepiej funkcjonować, no to powinniśmy utrzymać dalej to samo, czyli w dalszym ciągu go odżywiać komórkowo, w dalszym ciągu na bieżąco usuwać toksyny, żeby ten dobrostan utrzymać jak najdłużej. No ja mam tak zakodowane w głowie, że omega-3 to jest najlepsze pożywienie do wątroby, dla wątroby. I ja wyciszyłam, bo mój syn miał też problemy z wątrobą i z woreczkiem żółciowym i podając mu odpowiednią ilość tej omegi, wyciszyłam to dziecko też trochę, bo on był taki bardzo nabuzowany, a ja z kolei moje strzelające stawy też sobie, ale to minęło 1,5 miesiąca, zanim zaczęłam... To i tak szybko. Zdecydowanie omega-3 wpływa na poprawę funkcji wątroby, na zmniejszenie stłuczenia wątroby, ale tutaj bym na przykład jeszcze lecytynę dodał, do tego odpowiednia dieta, unikanie nadmiaru węglowodanów, ale to rzeczywiście hamuje tak samo jak w zespole jelita drażliwego, jak we wziądzącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Krona. Tutaj ta omega-3 jak najbardziej będzie wpływała regenerująco, hamująco na te procesy zapalne, uszkodzenie. Ja mówię, tutaj nie ma jakiegoś organu, narządu, który by nie wymagał podawania odpowiedniej ilości omega-3. Niestety mamy tego zdecydowanie za mało. Może w tej diecie śródziemnomorskiej jest troszeczkę więcej, ale chyba najwięcej to mają Eskimosi. I tutaj to źródło z tych północnych mórz, jeszcze jeżeli, tak jak mówię, czystą omegę-3, jak najbardziej warto stosować tą suplementację, to uzupełnianie, bo to jest nasze zdrowie. Mówi się, jesteś tym, co jesz. No nie ma innej możliwości, w zasadzie nie optymalnej, bo nieraz mówi się tam o kąpielach, w magnezie i tak dalej, że drogą ziewną pewne substancje mogą się dostawać do organizmu, przenikania przez skórę, ale chyba jednak przewód pokarmowy jest tą podstawową drogą, którą możemy wprowadzać do naszego organizmu różne substancje odżywcze. Czyli na koniec profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. Nie czekajmy, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem wywiadu, nie czekajmy, aż zepsuje nam się to zdrowie kompletnie i wtedy zaczniemy łykać wszystkiego full, tylko myślmy o tym, tak jak o samochodzie. Tak albo mówił. Powiedzmy, mamy konstrukcję metalową, po co ją malować? Niech rdzewieje, jak zardzewieje, to ją oczyścimy, pomalujemy. No ale po co czekać, aż zardzewieje? Lepiej ochrońmy ją wcześniej, niech będzie jak najbardziej długo nie zardzewiała, prawda? No, dlaczego mamy czekać, aż nasz organizm się popsuje? Tak, to ja czasami śmieję się, bo ludzie, mam wrażenie, bardziej dbają na przykład o zdrowie swoich psiaków, kotów, pupili, niż o swoje własne, albo o dobrą sprawność swojego samochodu, niż właśnie o swoje zdrowie. Nie? Czekamy, nie wiadomo na co. Nie, ostatnio na przykład miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który hoduje gołębie i który mówi, cały czas systematycznie różne suplementy podaje, witaminy, minerały, bo on dba, bo te gołębie muszą mieć pewną energię, muszą być zdrowe. I zrobił dużo oczy, kiedy mu powiedziałem, że przecież dla ludzi powinno być to samo. No właściwie tak. Tylko że bardzo często dba się właśnie o zwierzęta, wie się o tym, weterynarze mówią, taka pasza, takie uzupełnianie niedoborów, bo nie ma tego w paszy, no bo nawet zdrowa pasza, ale w glebie nie ma, więc trzeba uzupełniać. No a zapominamy, że my jesteśmy też organizmami żywymi, które tak samo wymagają dbałości o zdrowie. Kiedyś czytałem taki artykuł lekarza, który równocześnie był lekarzem weterynarii, lekarz medycyny, lekarz weterynarii, mówi właśnie, że nawet zwierzęta hodowlane w Stanach, które mają zdrową paszę, to wymagają uzupełnienia witamin i minerałów. Dlaczego? No bo prosta rzecz, bo zwierzęta nie są ubezpieczone i ich leczenie się nie opłaca. Gdyby No tak, a dlaczego ludziom się tego nie mówi? No bo ludzi można leczyć i mają ubezpieczenie. Gdyby dbać o zdrowie zwierząt tak jak o ludzi, to znaczy nie stosować odpowiedniej profilaktyki, to bewsztyk kosztowałby na przykład $160, a gdyby dbać o zdrowie ludzi, tak jak się dba o te zwierzęta hodowlane w tych mądrze prowadzonych farmach, no to ubezpieczenie 5-osobowej rodziny miesięcznej tak jakby $10 kosztowało, bo ludzie by nie chorowali. No to ale to się nie opłaca. No tak, no zadajmy sobie pytanie właśnie, czy lepiej być zdrowym, czy lepiej czekać na chorobę i się leczyć, bo mamy świetne ubezpieczenie i świetnych lekarzy. No oni są potrzebni jak najbardziej, sam jestem lekarzem, ale lepiej, żeby ci pacjenci byli zdrowi, tak jak na dworze u cesarza, prawda, japońskiego czy chińskiego. Płacili mu wtedy, kiedy wszyscy byli zdrowi, a jeżeli cesarz zachorował, no to lekarzowi ucinano na głowę, bo lekarz miał dbać o to, żeby cesarz nie zachorował. Więc tak samo tutaj, no życzmy pacjentom, żeby byli zdrowi, żeby nie musieli korzystać ze służby zdrowia. Tak. I tym akcentem zakończymy. My profilaktycznie przyjmujemy omega-3 i Was też do tego zachęcam. Panu dziękuję oczywiście za rozmowę cudowną. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.